zdrowia, szczególnie dla normalnych. Zabrać pieniądze policji i dać je urzędnikom od zasiłków. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, w Ameryce sytuacja jest krytyczna. Sytuacja z bandziorami, z kryminalistami. No i do tego teraz kongres zaczyna się włączać i Biały Dom zaczyna się włączać. Starają się troszeczkę zreformować policję. Także wiadomo zawsze, co się dzieje, kiedy kiedy politycy biorą się za coś, na czym się nie znają. Te przestępstwa kryminalne, ta przemoc na ulicach w większości amerykańskich miast, no to po prostu wyskoczyła w kosmos. Jest nieprawdopodobnie wielka. No te wszystkie komendy policyjne, no to przeżywają kryzys. Wszystkie komendy mają oskarżenia, prawnicy ich skarżą. Większość miast obcina im fundusze, obcina im pieniądze. Walczą z najróżniejszymi przepisami, które w zasadzie automatycznie zwalniają, tak jak w San Francisco. Ktokolwiek ukradnie coś w sklepie poniżej $750, to jest zwalniany bez żadnego kaucji, bez żadnej kary pieniężnej. No, liberałowie doprowadzili do tego, że w pewnych rejonach po prostu sklepy zaczynają znikać. No bo jeżeli jest w jakiejś dzielnicy sklep, do którego każdy może wejść i ukraść do $750 i będzie zwolniony przez sędziego pół godziny później, no to jak ten sklep ma się utrzymać? No ale to tak naiwni idioci to tak sobie właśnie wymyślają, żeby nie karać. No przepraszam, policjanci są do tego zdemoralizowani. W Nowym Jorku na przykład zdemoralizowani. No nie w sposób taki klasyczny, ale no tracą zaufanie do całego systemu. W Nowym Jorku prawie 6 tysięcy policjantów to albo złożyło o wczesną emeryturę, albo przeszło na wczesną emeryturę. Także to jest prawie dwa razy więcej niż w zeszłym roku. W Filadelfii to są takie nieprawdopodobne braki tych wszystkich początkowych kadetów. No nikt nie chce przyjść na tego stójkowego, nikt nie chce przyjść na policjanta, nikt nie chce służyć, no bo jest jeden wielki problem. Problem zaczął się od tego, kiedy George Floyd, znany kryminalista, bandzior, siedział w więzieniu, chciał dać Hindusowi fałszywe $20. Był na amfetaminie, na kokainie, na heroinie, na wszystkim, co tylko możliwe. Miał całą tablicę Mendelejewa w sobie. Przez 10 minut w zasadzie był wsadzony do radiowozu, uciekł z tego radiowozu, no ale 9 minut na telefonie, kiedy policjant trzymał go pod kolanem i błagał, prosił, przekonywał, żeby się podał, żeby dać się zaaresztować. No cały świat powiedział, że bandyta to nie jest bandyta, tylko że policjant jest bandyta. No to jest straszny taki przykład, no ale ten facet nagazowany tymi narkotykami, no to on mógł zabić paru tych policjantów, wykończyć paru tych policjantów. No ale Ameryka przeszła przez takie konwulsje po prostu. Przeszła przez lato protestów, lato podpaleń. Niektórzy kretyni majorzy w niektórych miastach, w Baltimore na przykład, no to kretynka prokuratorka to powiedziała, że oni mają prawo do podpalania. No jak człowiek prawa, burmistrz i prokurator mogą takie rzeczy mówić? No to jest koniec. To jest koniec po prostu normalnej Ameryki i to się wszystko
musi zmienić. Część mówi, że jeden zły policjant zmienił całą Amerykę. No ale to nie jest jeden zły policjant, bo komuniści szykowali się na zrobienie świętego Floyda. Im wszystko jedno, komu i co by się stało. Oni zrobili świętego z zawodowego bandziora. No i prasa to podjęła. Wszystkie te krwawiące serca liberałów to przyklaskały. No i stało się to, co się stało. Na dzień dzisiejszy policjanci już są najbardziej ważni. Do tej pory nigdy nie byli tak ważni, tak jak dzisiaj. Jeżeli tak się zastanowić, no to ci policjanci, no to muszą być wytrenowani bardzo, bardzo głęboko i bardzo rozważnie, no i we wszelakich zakresach. Wydawałoby się, że te akademie policyjne, no to muszą być wieloletnie, no ale tak się okazuje, że nie jest. W Ameryce po prostu ma się na tego stójkowego, no to jest mniej więcej od 4 miesięcy do 6 miesięcy treningu. W Ameryce są dziesiątki tysięcy tych komend policyjnych, no i oni mają wszystkie swoje własne standardy, no gdzieś tam na wsi na Zadupiu, no to nie jest to takie wymagane, no jeżeli tam żadnych morderstw nie ma, tylko jakieś wykroczenia dosyć minimalne, to jest co innego. W Los Angeles na przykład, no to w tej akademii, no to spędzają 6 miesięcy dla tych, którzy się kwalifikują. No oczywiście, że muszą mieć co najmniej tam 12 lat szkoły. W Miami jest podobnie. Mniejsze komendy trenują mniej, no tak jak powiedziałem, w zależności od tego, co lokalnie się dzieje pod względem kryminalnym. W stanie w Kalifornii wymagają 660 godzin, czyli jeżeli jest 8 godzin dziennie, ktoś powiedzmy pracuje czy się uczy, no to 52 tygodnie, no to jest 2080 godzin. Także 2080 godzin, czyli 660, no to jest dużo mniej niż pół roku, tak? W niektórych, no ale oni uczą po prostu tego, co mogą uczyć, no ale w Kalifornii licencja na kosmetyczkę wymaga więcej godzin niż trenowanie na policjanta. W niektóre departamenty, szczególnie te bardziej niebezpieczne, no to wymagają 2 lata koledżu, czyli 2 lata już więcej niż szkoła średnia, no albo wymagają 2 lat służby wojskowej. Także to w wielu, wielu miejscach właśnie to się odbywa. No i te 4 do 6 miesięcy oni uczą w takim trybie błyskawicznej bardzo, bardzo dużo rzeczy. No jak używać sprzętu ogólnego łącznie ze sprzętem palnym, jak używać radia, jak używać kamery, strzelać, jak kontrolować tłum, tak? No to jest duża sprawa. Jak w zasadzie, jeżeli jakaś sytuacja się rozwija w złym kierunku, to zrobić jakąś taką deeskalację, żeby to się uspokoiło. Jak się zachowywać w stosunku do psychicznie chorych, to jest jedna wielka sprawa. Jak rozmawiać z ludźmi, kiedy zostaną zatrzymani, kiedy przejechali czerwone światło, czy kiedy jechali szybciej niż normalnie. Do tego dochodzi jeszcze pierwsza pomoc, czyli jakieś bandaże, nie bandaże, czy tam zranienia, użycie siły, czy do opanowania takiego bandziora, taktyka najróżniejsza, jak się zachowywać. No i to ciężko to wszystko opanować w ciągu 4 do 6 miesięcy. No jest to troszeczkę jakoś takie szaleństwo. Jeżeli ktoś jest po wojsku, no to ma jeszcze do tego predyspozycję, no ale bardzo często ludzie nie mają predyspozycji. Te wszystkie wypadki, które bandzior jakiś tam zrobił, ta kobieta, która postrzeliła tym paralizatorem, no to była kobieta,
która pracowała za biurkiem, zabrakło policjantów, wypuścili ją, no i ona zamiast wziąć ten paralizator z innej kabury, to pistolet ma tu, kaburę ma tam, cała ten kształt i całe ten urządzenie jest kompletnie inne. No ona się nie zorientowała, no ale tak ten często ludzie reagują. W sumie policjanci to jest wymagane, żeby byli dyplomatami. Jest wymagane to, kiedy jest jakaś rodzinna kłótnia, żeby to rozwiązać w miarę pokojowo. Jest wymagane to, żeby ten policjant znał prawo po prostu jak prawnik, który sprawuje, czy tam uczy się przez ładnych kilka lat. Oni wszyscy się spodziewają, że policja będzie traktowała wszystkich jednakowo, łącznie z jakimś 20-25 nagazowanym młodym człowiekiem, który po prostu jest napakowany adrenaliną, no i chce walczyć. No i jak ta policja ma działać, tak? Wszyscy się spodziewają, że po prostu muszą mieć stalowe nerwy i oczy po prostu jastrzębia, jeżeli ktoś wyciągnie rewolwer czy pistolet, no to wszyscy się spodziewają, że zareaguje proporcjonalnie, że zareaguje odpowiednio. Część idiotów no to sugeruje, że powinni strzelać w pistolet, tak jak John Wayne, czy gdzieś w ramię, czy w palec, który naciska cyngiel. No dużo jest kretynów, którzy sugerują, że policja to powinna ciosy karate ćwiczyć z bratem i być bardzo efektywna. Policja ma łapać jakieś psy bezpańskie. Policja musi robić wszystko. No teraz cały ten bałagan społeczny wyskoczył nieprawdopodobnie. No i problemy społeczne wskazują, że to jest duży problem. No w Ameryce jest problem nadużywania narkotyków, w Ameryce jest problem właśnie zdrowia psychicznego. Dlaczego jest problem zdrowia psychicznego? No bo w Ameryce zasadniczo nie ma domów wariatów, nie ma ludzi zamkniętych w domach wariatów, bo ACLU, czyli to jest amerykański taki American Civil Liberty Union, czyli Unia Wolności Obywatelskich, Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich, oni zaskarżyli szpitale, no i w szpitalu nie można trzymać kogoś, kto nie jest niebezpieczny dla życia czyjegoś albo swojego. No i dlatego jest taki wielki problem bezdomnych, bo większość tych bezdomnych to są psychicznie chorzy, narkomani, alkoholicy, no ale ich nie można w zasadzie wsadzić przeciwko ich woli. W San Francisco każdy z tych bezdomnych kosztuje około 170 tysięcy dolarów. Pomiędzy tymi wizytami na pogotowiu, pomiędzy najróżniejszymi rzeczami, ta ilość tych urzędników odpowiedzialnych za opiekę nad bezdomnymi, no to są tam miliony, to są miliardy, no ale jak policzyli, no to jest 170 tysięcy rocznie, kiedy średnia dochodu na rodzinę w Ameryce jest około 60 tysięcy. Wszyscy nienormalni, no to chcą, żeby policjant, no to był i Henry Kissinger, czyli znanym tym politykiem, i Dalaj Lamą, czyli duchownym z Tybetu, no i oraz do tego, żeby był John, takim jak John Wayne, czyli rzucał lasem, wystrzeliwał rewolwery z ręki i tak dalej. No oczywiście, że to jest troszeczkę satyra i farsa z tego wszystkiego, ale tak ludzie sobie wydają, im się wydaje. Tak, także
Do tego, jeżeli ocenią nieodpowiednio sytuację, czy postrzelą, czy spanikują, no to tam jest ten nagranie na wideo. No i te nagranie na wideo nigdy YouTube ani telewizja nie pokazuje, co było 15 sekund przed, ani 15 po. Zawsze jest tylko to kolano na tej szyi i zawsze jest to, że bandzior wykitował. No i później jeszcze wszyscy lewacy to nie mówią, że to jest bandzior, tylko że to był bardzo uczciwy człowiek i został zamordowany przez policję. Także trudno jest przewidzieć, co policja może zrobić. Oni bardzo często mogą stracić robotę, mogą stracić wszystkie te benefity, czyli te emerytury. Rodziny w zasadzie zostaną pozbawione środków do życia. No i teraz zamiast reagować, kiedy coś złego może się stać, no to mają takie przekonanie, że w zasadzie nie będą nic robić. Zostaną w samochodzie, czy odjadą gdzieś dalej, no i bandyci po prostu zwyciężają. Bandyci, wszyscy ci kryminaliści uliczni wiedzą o tym. Nie wszyscy kryminaliści są kretynami. No i to jest w sumie taki mit, że kryminaliści, większość jednak jest perfidnych, wrednych, no ale wiedzą, co robią, no i starają się po prostu być najlepszymi w tym. I oni wiedzą, że mają, że rozdane karty na dzień dzisiejszy, no to preferują w sumie właśnie tych bandytów. To jest taki złoty wiek kryminalistów. To w Ameryce to jest dzisiaj, oni są w najlepszej sytuacji. Te wszystkie prawa są poluzowane. Bardzo cały system prawniczy jest zmieniany. Sędziowie stoją po stronie bandytów. Jest sporo broni na ulicy. No i policja musi się bronić. Jest atakowana ze wszystkich. Nie jest to najlepsza sytuacja. No nauczyli się, żeby już nie mówić zabrać fundusze. Teraz nauczyli się, że mówią, że trzeba przesunąć fundusze. Także trzeba przesunąć fundusze z policji i najlepiej na ten program, gdzie komuniści sobie wymyślą. No, będzie wyssanie funduszy z policji, przesunięcie do innych działów, no ale policja umrze po prostu z niedofinansowania. Do tej pory jest niedofinansowane, można powiedzieć. Trzeba więcej tych rekrutów, trzeba wytrenować więcej policjantów, dużo dłużej i dużo głębiej. Trzeba wytrenować weteranów wojskowych, żeby wiedzieli, co się dzieje, jakie są zmiany w prawie, jakie są zmiany w całej polityce. No i trzeba ich nauczyć, żeby wiedzieli, jak działać szczególnie z tłumem, z dzikim tłumem, który spala. No ale co zrobić? Jak mówiłem, jeżeli prokuratorzy mówią, że bandziory muszą się wyszumieć, policja pomaga i to trzeba powiedzieć, że to już nie ma czegoś takiego jak taka stary, dawny glina z irlandzkiej rodziny katolickiej, wielodzietnej. Czy nie jest to murzyn, którego ojciec też był policjantem. Dzisiaj społeczeństwo amerykańskie to już urodzone jest około 2000 roku. Ci młodzi, no i to są rodziny porozbijane, wśród murzynów kompletnie nie chcą iść do policji, tam 80% murzyńskich dzieci, no to jest bez ojca i tam tak zwane kablowanie, no to po prostu jest nieprawdopodobne ściganie, oni nie chcą być policjantami, oni nie chcą siebie kontrolować, oni nie chcą być samowystarczalni,
niedoświadczalni, jedyne co chcą, no to po prostu wymagają, żeby nikt ich nie kontrolował. To jest idiotyzm. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek o powiadomieniach i do następnego, codziennego, już zmonetyzowanego filmiku. Klikajcie na reklamy, jeżeli możecie. Zdrowia dla normalnych.